Witam wszystkich, Bartosz mówi, Wieczorynka. Dzisiaj mapa. Mapa za moimi plecami. Dlaczego? No bo wiecie, no, czy teoria spiskowa, czy historia, zaraz to się wszystko okaże. Mapa nowego porządku świata. Widoczna za moimi plecami mapa to tak zwana mapa Gomberga. Mapa Gomberga, oczywiście no, jest, zaraz będę opowiadał, co tam możecie na niej zobaczyć. Opowiem zaraz, kiedy powstała, kto ją stworzył, kto uważa się, że ją stworzył, co ona tak naprawdę przedstawia. Widzicie też w dolnym rogu jest legenda do tejże mapy, myślę, że tam za moimi plecami będzie ona widoczna, natomiast do samej mapy grafiki link będzie w opisie. Do źródeł dzisiejszego vloga linki również będą w opisie. Jednocześnie będę tutaj Wam czytał takie tłumaczenie 41 punktów, które są dosyć istotne. Tego w internecie nie znalazłem, natomiast sam dokonałem tłumaczenia i link do tegoż tłumaczenia również będzie w opisie. Zaczynamy. Ta mapa w oryginale wymiary 100 na 71 cm została wydana w 1942 roku w Filadelfii przez M. Gomberga. I teraz to jest dosyć istotna sprawa, że jest to rok 42. Mapa przedstawia zarys powojennej mapy Nowego Świata. Powojennej, czyli chodzi o nam o tą drugą światową. I to ta mapa, według tegoż źródła, no i według tego, co jest na niej napisane. Oczywiście ona ma też pieczęć, na tej mapie jest pieczęć Biblioteki Kongresu. Także ona przedstawia, jak świat miałby wyglądać właśnie po tejże drugiej światowej. Na mapie, na samym spodzie, tego nie widzicie za moimi plecami, natomiast gdy sobie klikniecie ten link do samej tejże mapy, zobaczycie, jest 41 punktów tego, co po tym światowym konflikcie ma się na świecie zadziać. Powiedziałem 42 rok. I teraz musimy pamiętać, że wojna przecież ta światowa cała skończyła się w 45 roku, 8-9 maja, zależy kto z jakiej opcji wybiera. Natomiast w dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 45 roku na konferencji poczdamskiej tam dopiero ustalano, co według historii, właśnie według tego, co nas wszystkich uczono w szkole, dopiero właśnie w Poczdamie, właśnie lipiec, sierpień 45 roku, tam dopiero no, ustalano, jak Europa, jak świat ma wyglądać po tym przecież wielkim kataklizmie. 45 rok dopiero ustalają, natomiast to, co w większości przypadków oczywiście są rozbieżności, nie jest to jeden do jednego, natomiast na tej mapie, to co widzicie za moimi plecami, no to zostało już ustalone w 42 roku w Stanach Zjednoczonych. Także teraz, no to jest dziwne. No bo uczą nas, że cały ten układ, to co było właśnie po 45 roku, no to zostało dopiero w Poczdamie ustalane. A tutaj no jednak coś w tym jest, że plany, jak to ma wyglądać, powstały 3 lata wcześniej. Czyli co? Tam dopiero ustalali i to się wzięło, nie wiem, ktoś miał wizję. Zobaczcie, na tej mapie widzicie legendę. Chociaż nie, zanim przejdziemy do samej mapy, jeszcze Wam opowiem według ksiądz profesor Poradowski pisze, czym jest ta mapa. Chodzi tutaj o mapę polityczną przyszłego świata, która została wydrukowana jako kolorowa mapa ścienna o wymiarach 100 na 71 cm, tak jak mówiłem. Napis na niej informuje, że chodzi tu o zarys powojennej mapy Nowego Świata.
Outline of Post-War New World Map. Autorzy mapy, stanowiący bliżej nieznaną grupę, usiłowali wywrzeć wrażenie, że przemawiają w imieniu rządu USA, umieszczając na mapie napis: My, USA, we współpracy z demokracjami Ameryki Łacińskiej, Brytyjską Wspólnotą Narodów i Zjednoczonymi Sowieckimi Socjalistycznymi Republikami, przyjmujemy światowe przywództwo dla ustanowienia, uważajcie, nowego, światowego, moralnego porządku w celu trwałego pokoju, wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i rekonstrukcji świata. U spodu mapy znalazł się także wspomniany przeze mnie wcześniej program zawarty w 41 punktach, który zaczyna się od słów: taka będzie nasza polityka. I teraz na tej mapie jest również na samym środku, nad tymi 41 punktami, właśnie tenże tekst. No i teraz należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście to, co wiemy z historii, że no, musiała być konferencja, musieli to wszystko ustalać. Czy przypadkiem ta mapa, która no, powstała 3 lata przed tą konferencją, czy to nie jest jakiś już po prostu napisany scenariusz do tego wszystkiego, co się rozgrywa w globalnej polityce? Może będzie tak, że kiedyś no, dowiemy się, że no, wyniki wszystkich wyborów, nie wiem, tam z 2020 roku, to już, nie wiem, tam w 95 roku były spisane, bo tak by to mogłoby wyglądać. Teraz wrócimy do samej mapy, o której Wam chciałem opowiedzieć. Tutaj ja sobie muszę otworzyć, żeby móc Wam opowiadać. To, co widzicie na ekranie, to jest wycinek tejże mapy, no, bardziej obejmujący Europę no, niż Amerykę. To, co widzicie, te kolory, tam też jest na ekranie widoczna legenda do tejże mapy. Ten kolor taki niebieski, szarawo-niebieski, to jest USA i protektoraty, no, czyli Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej i protektoraty. Kolor czerwony, Brytyjska Wspólnota Narodów i kolor taki różowy, nie wiem dlaczego akurat różowy, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. I analogicznie do kolorystyki obszarów pod amerykańskim i brytyjskim protektoratem są widoczne takie piramidki symbolizujące bazy, które miałyby powstać. Co my widzimy na tej mapie, która powstała w 1942 roku, a de facto wszystko zostało klepnięte w 1945. Widzimy bardzo duży obszar wpływów Związku Radzieckiego. To jest dosyć istotne. Ja na koniec tego vloga, żeby nie wymuszać na Was trwania przy słuchania mnie dłuższy czas, bo te 41 punktów ja przetłumaczyłem, Wam je przeczytam, ale dopiero na sam koniec. Oczywiście opatrzę je delikatnym komentarzem. No jeżeli ktoś nie będzie chciał słuchać tych punktów, jaki był plan nowego porządku świata, moralnego oczywiście, no to sobie można odpuścić. Ja powiem, kiedy zacznę cytować te 41 paragrafów. Natomiast teraz opowiem Wam o mapie. Zobaczcie, na różowo mamy teren, obszar wpływu Związku Radzieckiego. Jest wydzielony teren Niemiec, jest oznaczony pod wpływem oczywiście Związku Radzieckiego. Na nim jest napis kwarantanna. No, żeby zrozumieć, czym jest ta kwarantanna, no, to niestety trzeba będzie posłuchać no, w tychże punktach, bo tam to jest opisane. Podobnie ja tutaj skupię się na państwach tak zwanej osi, no, czyli tych niedobrych. Niemcy i Włochy. Tylko tak, Niemcy mamy rosyjska strefa wpływów, Włochy amerykańska, wraz tutaj z wyspami cały ten but, to jest wszystko kwarantanna. Ale teraz przejdziemy. Mamy Wspólnotę Narodów Brytyjską, czyli czerwone Wspólnotę Brytyjską, Szkocja i Anglia. Irlandia i Irlandia Północna miały być zjednoczone jako osobne. Jak zechcecie jednak posłuchać tych punktów, to zobaczycie, że cały świat został podzielony nie na konkretne państwa,
tylko na grupy państw. Zjednoczone Republiki Afryki, Zjednoczone Republiki Arabii i tak dalej. Ja zaraz do tego wszystkiego przejdę. Natomiast tutaj też Irlandia ma być Zjednoczone Republiki Irlandii i tak samo jest z Anglią. I teraz zobaczymy tak. Mamy Niemcy pod rosyjską strefą wpływów, Włochy pod amerykańską, obydwa te kraje w tak zwanym kwarantannie. Kwarantanna, ona jest bardzo, bardzo dobrze opisana w tychże punktach, do tego przejdę. Turcja jako samodzielny kraj, natomiast tutaj według tegoż planu Polska miała być Polish Socialistic, tamte Soviet Republic, tak? Mieliśmy być republiką. Podobnie stało się z Czechami, Słowakami, Węgrami, Jugosławią, Bułgarią, Rumunią i tak dalej, i tak dalej. To wszystko miały być republiki radzieckie. Według tegoż planu miał powstać taki blok, gdzie my mielibyśmy być nie suwerennym państwem, a właśnie Republiką Radziecką. Przypomnę, że jest to pomysł made in USA. To nie jest pomysł Stalina, to nie jest pomysł, nie wiem, kogo tam jeszcze, Berii i tak dalej. Nie, nie, nie. To jest wytwór amerykańskich jakichś tam niezidentyfikowanych kręgów, tak? Nie wiadomo, czy to powstało na zlecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy może kogoś jeszcze, czy może mitycznych iluminatów, nie wiadomo. Powstało to w Filadelfii. Filadelfia w ogóle to jest taki paradoks, bo tłumaczenie wyrazu Filadelfia to jest miłość bliźniego. Tam dziwne rzeczy się dzieją, no i taka miłość bliźniego w Filadelfii panuje, że tak nas tutaj chcieli po II światowej potraktować. Zobaczymy, co tu mamy dalej. Zobaczcie na obszar Afryki. Mam nadzieję, że on jest widoczny na monitorze. Cały tutaj wokół basenu Morza Śródziemnego, w całej Afryce jakoś tak od Maroka aż po Egipt, aż dalej tutaj na południe, no praktycznie aż do bodajże do Somalii, wszędzie tutaj stoją bazy radzieckie, bo kolorek czerwony, tak? Przepraszam, brytyjskie, bo kolorek czerwony. Mi się czerwony z Rosją skojarzył. Moja pomyłka, przepraszam. Bazy brytyjskie. Tutaj Brytyjczycy mieli mieć swoje bazy, oczywiście na niepodległych terenach afrykańskich, tak? Także tutaj to jest dosyć ciekawe. Co dalej tutaj muszę wam opowiedzieć? Ciekawostką jest, tego na tej mapie za moimi plecami nie ma, ale zobaczycie to w linku. Jest link do tejże mapy. Nie ma Kanady. Nie ma Kanady. Kanada i Stany Zjednoczone to jeden twór. Tutaj oczywiście, jak już wspomniałem, projektanci tegoż układu poszli trochę chyba krok za daleko, bo Finlandia też miała być republiką radziecką. Idziemy trochę dalej na wschód. Zjednoczona Republika Chin. W skład tej Zjednoczonej Republiki Chin wchodzi Tybet, wchodzi Tajlandia, Indochiny. To wszystko wam jeszcze przeczytam. Czyli tutaj Chiny trochę zyskały. Natomiast oczywiście Japonia i Wyspy Japońskie zostały objęte kwarantanną. Tak to wygląda na mapie. To się w dużej mierze pokrywa z tym, co nam zafundowano w 1945 roku. Niejako wykonano plan z 1942. I teraz, czy prawdą jest, że tam rzeczywiście były jakieś negocjacje, czy po prostu spotkali się, pogadali i klepnęli, wprowadzili drobne korekty, bo na to by to wszystko mogło wyglądać. To jest bardzo takie smutne, bo jednak wychodzi na to, że jednak wszyscy niby tam głosujemy, coś tam wybieramy i że mamy jakiś wpływ na politykę, a wychodzi na to, że nie mamy żadnego wpływu, że to wcześniej tak czy siak jest jakoś tam, nie wiem, projektowane, planowane, a nasz głos to się liczy tyle co nic. Przeczytam wam teraz te 41 punktów, bo myślę, że więcej na temat samego wydruku mapy
nie ma co opowiadać, no bo tą mapę możecie obejrzeć, ona jest w bardzo dużej rozdzielczości, także spokojnie można ją sobie, nawet jeżeli ktoś miałby ochotę, to wydrukować. To jest z Wikipedii, ale link oczywiście Wam podam. Nie ma co powiedzieć, ja Wam przeczytam, bo bardzo, to jest długie, bo to jest 41 punktów. To jeżeli kogoś to znudzi, to ja się wcale nie obrażę, jak wyłączy i tyle. No. Przeczytam Wam te punkty, bo one są w pewnych momentach dosyć przerażające. Pierwszy. My, USA, w kooperacji z naszymi aliantami, dla naszego bezpieczeństwa i dla międzynarodowej moralności jesteśmy zdecydowani zmiażdżyć i zupełnie zniszczyć militarną moc agresorów OSI i ich satelitów bez względu na koszty, wysiłek i czas potrzebny do osiągnięcia tego celu. Stary porządek świata, kolonialnej opresji, eksploatacji dominiów, odpowiedzialny za obecny światowy kataklizm, narażający nasze bezpieczeństwo i pokojowy postęp, nigdy nie podniesie się. Czyli w drugim punkcie już stwierdzono, że upadną kolonie, te wszystkie zamorskie kolonie, które państwa posiadały. Tam Belgia, Wielka Brytania, Holandia, z tego co się orientuję, no te kolonie miały właśnie na mocy tego zniknąć. No i chyba tak się po części stało. Trzecie, nowy światowy moralny porządek stałego pokoju i wolności będzie ustanowiony po pomyślnym zakończeniu obecnej wojny. Tak to zaplanowali, że to jest początek wprowadzania tegoż planu. Ze względu na historię, struktury gospodarcze, korzystnego położenia geograficznego i dobra ludzkości, USA musi bezinteresownie przejąć kierownictwo nowo utworzonego demokratycznego porządku świata. Tutaj, jeżeli przyjąć, no, że 75% tegoż planu, jeżeli weźmiemy chociażby sam podział terytorialny, mapy i tak dalej, strefy wpływów, by się zgadzał, no to ja bym, no tak to trochę przeraża, że USA musi bezinteresownie przejąć kierownictwo nowo utworzonego demokratycznego porządku świata. Fajnie, super. Piąty punkt. W celu zmniejszenia obciążenia i strat zbrojeniowych na całym świecie USA we współpracy z Ameryką Łacińską, Brytyjską Wspólnotą Narodów i ZSRR zobowiązuje się do zagwarantowania pokoju dla narodów, które zostaną trwale rozbrojone i zdemilitaryzowane po zakończeniu obecnej wojny. Czyli tutaj już wiemy, dlaczego pani minister, sorry, taki mamy klimat, również dąży do totalnego rozbrojenia wszystkich narodów. Niech tym wszystkim się zajmą te właśnie państwa, Ameryka i Brytyjska Wspólnota Narodów, no niech oni wszyscy tam sobie pilnują, a narody mają być zdemilitaryzowane w 100%. Szósty. W celu umożliwienia wypełnienia naszych zobowiązań, aby skutecznie zapobiec możliwości nawrotu innym światowym kataklizmom, nie, słuchajcie, bo to jest w słownikach różnych szukałem wytłumaczenia takiego słowa, który no wszędzie pojawiał się jako niezwyciężoność sił wojskowych, morskich i powietrznych USA. Niezwyciężoność, no Stany Zjednoczone są niezwyciężone, potwierdził to chociażby Wietnam. Niezwyciężoność sił wojskowych, morskich i powietrznych USA powinna być głównym warunkiem wstępnym, czyli musimy przyjąć zapewnik według tegoż planu, iż no USA stanowią, no to jest taki strażnik i on jest niezwyciężony i no wszyscy musimy robić tak, jak Stany Zjednoczone chcą. Siódmy punkt. Dla zrealizowania strategii i naszej niewrażliwości konieczne jest, że USA musi zyskać zrzeczenie się kontroli posiadłości ze wszystkich mocarstw zagranicznych w całej półkuli zachodniej, jej wodach terytorialnych i strategicznych placówek, jak przedstawiono na załączonej mapie. Czyli ten punkt mówi o tym, według tegoż planu we wszystkich państwach na półkuli zachodniej, jeżeli Ameryka będzie chciała zrobić swoją placówkę, swoją bazę, to państwo musi się zrzec tego fragmentu, gdzie ta baza ma stać, na rzecz Stanów Zjednoczonych. Tak samo jest teraz, gdy Stany Zjednoczone budują bazy NATO w Europie. Przecież ta tarcza antyrakietowa też, ten teren pod bazę amerykańską musi być terenem Stanów Zjednoczonych, a nie pod jakimkolwiek zarządem polskim. Polacy będą tu mieli do powiedzenia tyle, co Icek w 43. Także wracamy do tych 41 punktów. Punkt 8. Ze względu na jej obronność, obrona jednej półkuli ziemskiej oraz w duchu nowej tradycji dotyczącej doktryny Monroe, solidarności i polityki dobrego sąsiada,
USA za zgodą Ameryki Łacińskiej obejmuje protektorat i kontrolę nad terytoriami, które z tego zrezygnowały. No czyli tutaj USA bierze wszystko, co nie jest pod chociażby radziecką strefą wpływów. Punkt 9. Aby wzmocnić pozycję w obszarze karaibskim, który ma strategiczne znaczenie dla obronności półkuli, cały czas mówimy o półkuli tej światowej, no nie tutaj tych półkulach, tylko półkuli zachodniej, oferowano wszelkie możliwe zachęty sąsiadom Ameryki Środkowej i Indii Zachodnich, aby ułatwić im wejście do bycia jednym ze stanów USA, jak przedstawione na mapie. Czyli to, co wam pokazałem, nie ma Kanady, nie ma tamtego innych rzeczy w Ameryce Północnej, i w okolicach. Zobaczcie zresztą na mapie ten granatowy obszar. To wszystko są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Bo ja już o tym wspominałem również, że zobaczycie w dalszych punktach, świat nie jest podzielony na państwa, tylko na różnego rodzaju związki, republik, jakieś tam unie. To wszystko jest tutaj zapisane. Będzie jeszcze jeden taki ciekawy kawałek, to zaraz niedługo do tego przejdę. 10. Aby wzmocnić polityczno-gospodarczą jakość półkuli zachodniej, USA będą wspierać i pomagać zjednoczenie Ameryki Południowej w dobrze zorganizowaną demokrację federalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Południowej. Czyli dzielimy świat nie na państwa narodowe, tak, tylko w Unię. Wszystko łączymy w jeden taki gniot narodowy. Idziemy dalej. 11. Wyzwolone brytyjskie, francuskie i niderlandzkie kolonie w Gujanie zostaną zreorganizowane w jedno państwo z USA. 12. Wszystkie państwa powinny zrezygnować z kontroli nad koloniami na strategicznych wyspach na całym świecie. Oczywiście to jest to, jeżeli rezygnuje ze strefy wpływów i tak dalej, to wszystko tak czy siak według tego ma przejść pod opiekę USA. 13. punkt. Brytyjska wspólnota narodowa, druga wojskowa i morska potęga, będzie ściśle współpracować z USA jako mocarstwo. Czyli to, co nawet teraz się dzieje, no głównie te wszystkie działania gdzieś tam w Afrykach i tak dalej, no to wszystko Brytyjczycy i Amerykanie. Przejmie kontrolę na strategicznych przyczółkach wyspiarskich istotnych dla utrzymania światowego pokoju i wolności mórz, jak zaznaczono na mapie. 14. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, trzecia co do wagi militarna siła w kooperacji z USA jako siłą dla wolności i utrzymania światowego pokoju, przejmie kontrolę nad wyzwolonymi, zdezorganizowanymi, przylegającymi do jej granic terenami, łącznie z Niemcami i Austrią, które będą reedukowane i w końcu zostaną dołączone jako równorzędne republiki Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie. Czyli to jest właśnie ten podział, że Polska, te wszystkie inne kraje europejskie, które w II Światowej no, dostały w ciry od niedobrych Niemców, no to jest teraz taka ziemia niczyja, no to trzeba nas tutaj wszystkich reedukować, no i wcielić w ramach właśnie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Punkt 15. Światowa Liga Narodów pod nadzorem i arbitrażem mocarstw zostanie zorganizowana. Czyli no, powstanie ten no, ONZ i tak dalej. To zapowiedziano w 1942 roku. Tak? A potem nam się mówi, że to wszystko się działo po 1945, że państwa w końcu, tak, po wielkiej kataklizmie II światowej, to oni się obudzili, że chcą tworzyć pokój i nagle takie coś powstaje. Bzdura. Jeżeli to wszystko, no mapa no jest faktem, no została wydrukowana w 1942 roku. Te punkty zostały spisane w 1942 roku, a jednak nam się cały czas mawia, że wszystko po 1945 roku ludzie nagle usiedli, o i tutaj chcieli pokoju i takie rzeczy zaczęli organizować. No ciężko. 16. Zostanie ustanowiony, słuchajcie, to jest przerażające, bo jeżeli pewne rzeczy już zostały wprowadzone w życie, no to teraz to coś mi się bardzo kojarzy z CETA, z takimi sądami arbitrażowymi i tak dalej. 16. punkt. Zostanie ustanowiony sąd światowy z mocą karną ustanowienia całkowitego bojkotu, blokady oraz okupacji przez międzynarodową policję łamiących międzynarodową moralność. No, fajnie? Mi się to nie do końca podoba. Punkt 17. USA przy ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Południowej, bo tak już wspomniałem, że południe też ma się zjednoczyć,
wspólnotą brytyjską, ZSRR i ONZ-em, Ligą Światową, ma na celu wspieranie i pomoc w zjednoczeniu w chwili obecnej opuszczonych terenów i obszarów. Obecnie nierozsądnie podzielone, przekształcić w dobrze zorganizowane, demokratyczne i absolutnie zdemilitaryzowane republiki federacyjne w kształcie w przybliżeniu zaznaczonym na mapie. I teraz ja mam tutaj jeszcze 18 punkt. 18 punkt jest cholernie istotny. 18 punkt, ja wam mówię to, przypominam cały czas, 42 rok. Obszary znane jako Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Korsyka i ostatecznie Italia wraz z Sardynią i Sycylią będą zunifikowane jako zdemilitaryzowane, federalne, zjednoczone Stany Europy, a może teraz my to znamy jako Unia Europejska. Tak, no wytwór tutaj tych wszystkich tam w latach 50., 60. węgla, stali, pitu, famfaramfa, 42 rok było zapowiedziane. Obszary znane jako Szwecja, Norwegia, Dania i wyspy Spitsbergen zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowane Stany Zjednoczone Skandynawii. Zobaczcie, cały czas to jest dążenie do coraz to większych struktur. Nie państwa narodowe, tylko coraz większe struktury. Tu mamy Stany Zjednoczone Skandynawii. To jest 19 punkt. 20 punkt mówi o kontynencie afrykańskim. Zostanie zreorganizowany i zunifikowany jako zdemilitaryzowany Związek Republik Afrykańskich. 21 punkt. Arabia Saudyjska, Syria, Liban, Irak, Hejaz, Jemen, Aden i Oman zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowane, sfederowane Republiki Arabii. 22. Indie, Afganistan, Beludżystan, Nepal, Bhutan i Birma zostaną zunifikowane jako sfederowane Republiki Indii. Chiny, Mongolia, Tybet, Tajlandia, Malaja, Indochiny i Korea zostaną zunifikowane jako zjednoczone Republiki Chin. Tworzy się według tego planu wielkie grupy państw, nie pojedyncze państwa. No, chociażby to, co się na pewno udało, to mamy Unię Europejską stworzoną. Co mamy dalej? Indie, Chiny. Tu mamy obszary znane jako Grecja, Macedonia, Albania, Kreta, Doden, Kanes i sąsiednie wyspy na Morzu Egejskim zostaną zunifikowane w Federalne Republiki Grecji. Tutaj cały czas jest 25 punkt, mówi o Republice Irlandii, czyli Irlandia i Irlandia Północna. Potem mamy tak. I teraz tutaj jest bardzo, bardzo ciekawe. Obszar znany jako Europejska Turcja w sąsiedztwie Dardaneli, Morza Marmara i Bosfor ze względów realistycznej strategii pokojowej powinny być umieszczone pod wspólną kontrolą, uważajcie kogo, ZSRR i Turcji. Tak, ZSRR i Turcja, tam ma to wszystko. Obszar znany jako Turcja powinien być niezależną Republiką Turcji. Turcja jeden, samodzielne państwo. I teraz tutaj mamy już, wchodzimy w sprawy nie tyle geopolityki, co ekonomii. Wszystkie problemy wymiany, transferu i repatriacji ludności są administrowane przez Ligę Światową, czyli ruchy ludności na świecie są przez jeden organ organizowane, zarządzane i tak dalej. Mam nadzieję, że tak się w tej chwili nie dzieje, że ktoś te ruchy ludności w jakikolwiek sposób zarządza. Tutaj mamy 30 punkt mówi o sprawach odpowiedzialności karnej za sprawcy przestępstw i ich partnerzy w winie w tej ohydnej wojny zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, nie unikną kary. Część tych winnych, osądzonych i tak dalej przyjęli sobie Amerykanie w ramach paperclip. O tym też wam opowiadałem, natomiast tutaj zakładano, że jednak tak nie będzie. I teraz będzie o tych kwarantannach również, o których wam mówiłem, że kraje, które są objęte kwarantanną. Wszyscy uczestnicy z Japonii i wszystkie osoby japońskiego pochodzenia
wątpliwej lojalności powinny być na stałe wykluczone z całej półkuli zachodniej USA i protektoratów strategicznych przyczółków wysp, a ich mienia skonfiskowane na potrzeby powojennej odbudowy. Czyli mamy tutaj odpowiedzialność zbiorową, tak? Japończyk niepewnego na zachodzie, ciach, majątek oddawaj, wracaj do siebie. Podobnie z Niemcami i Włochami, wszyscy uczestnicy z Niemiec oraz wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego i włoskiego znani jako aktywni zwolennicy nazistowskich i faszystowskich ideologii powinni być traktowani w podobny sposób. 33 punkt. Niemiecka, włoska i japońska imigracja na półkulę zachodnią i jej protektoraty i wyspy zostaną ostatecznie zatrzymane. Czyli no nie ma co, no jesteś Niemcem, tak, według tego jesteś Niemcem, chcesz gdzieś tam się przenieść, nie ma, hola, siedź u siebie, bo ty jesteś tutaj jeszcze cały czas podejrzany. 34 punkt. Wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego w Prusach Wschodnich i nad Renii zostaną przesiedlone do wnętrza Niemiec, a te regiony zostaną odniemczone. Steinbach coś tam działa chyba w sprawie Niemców wypędzonych, przesiedlonych według tegoż planu. Proszę bardzo, mamy, też się udało. 35 punkt. Wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego, włoskiego i japońskiego zostaną trwale usunięte z ich nowo podbitych terytoriów, czyli tam, gdzie Niemcy coś tam zajęli, no to Niemcy muszą być ziemie odzyskane chociażby, prawda? A ich własność zostanie skonfiskowana na potrzeby powojennej odbudowy. No i chyba tak się tam stało z tymi na ziemiach odzyskanych, prawda? Niemcy, no co, zagarnęli tu wiatr z powrotem i tak dalej, i tak dalej. No ale i teraz tutaj myślę, że punkt 36, który znajdziecie na tej mapie po angielsku, ja go przetłumaczyłem również, to jest, myślę, początek poprawności politycznej w Europie. Słuchajcie, należy oczyścić ludność pokonanego agresora, no to państw 8, czyli tam Niemcy, Włochy, Japonia i tak dalej, z zatrucia szowinizmem i militaryzmem. No szowinizm, no to oczywiście wszystko na i wszystko beauty i nie wolno absolutnie móc się bronić. W celu przeprowadzenia tegoż należy usunąć i zniszczyć ich potencjał wojskowy, odzyskać nagromadzone łupy i ich reedukować, aby ewentualnie dać członkostwo w rodzinie narodów. Czyli najpierw trzeba zredukować te wszystkie narody, populacje cały czas zredukować, żeby mogli stanowić no, równorzędne narody, tak? Obszary Niemiec, Austrii, Włoch i Japonii muszą być hermetyczne, to jest właśnie to, co mówiłem o kwarantannie. Obszary Niemiec, Austrii, Włoch i Japonii muszą być hermetyczne i w nieskończoność poddane kwarantannie i administrowane przez mianowanych prezesów podlegających nadzorowi Ligi Światowej. No. Czyli mają być pod takim protektoratem. W sumie, jeżeli chodzi o tam Niemców i tak dalej, to może by im się przydało. 37. Tutaj Amerykanie wprowadzają totalny komunizm. Wprowadzają, mają pomysł na wprowadzenie totalnego komunizmu. Wszystkie zasoby, zdolności przemysłowe i pracownicze z obszarów poddanych kwarantannie powinny być stosowane do powojennych potrzeb konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. No oczywiście, no dobra, wszystko co tam te kraje, które rozrabiały, mają, no to trzeba wziąć i odbudować to, co poniszczyli, ale ten komunizm jest zaraz dane dalej już wprowadzany. Aby zmniejszyć moc numeryczną narodów agresorów. Słuchajcie, o tym komunizmie będzie w 39, ja trochę wyszedłem przed szereg. 38 punkt mówi ewidentnie o kontroli urodzin, ewentualnie depopulacji. Przepraszam, aby zmniejszyć moc numeryczną narodów agresorów. Tak to jest tłumaczenie. Moc numeryczna, czyli ile członków danego społeczeństwa jest, tak? Ile osób stanowi naród. Aby zmniejszyć moc numeryczną narodów agresorów, czyli tam Włochy, Niemcy, Japonia, jako potencjalne korzyści wojskowe, no bo to wiadomo, im więcej ludzi, więcej obrońców, więcej ewentualnych późniejszych agresorów, zasady sterowania populacją zostaną opracowane i stosowane w obszarach kwarantanny, czyli tam w tych obszarach właśnie, które są na mapie zaznaczone jako kwarantanna, jak będziecie szukać, to od razu podpowiem, że to jest okolice Japonii, Niemcy i Włochy.
tam ma być stosowana regulacja ilości urodzeń. Według tegoż, no, to bardzo, bardzo przypomina ten mityczny plan NWO o depopulacji i tak dalej, tych mitycznych iluminatów. To jest bardzo ciekawe. Ja mówiłem, zapowiadałem dzisiaj w presji, że będzie na pograniczu teorii spiskowych, historii i czasów obecnych, bo tak to jest. Także widzicie. I teraz przechodzimy... Teraz przechodzimy do wprowadzania komunizmu ogólnoświatowego, tak? I tutaj oczywiście cały czas przypominam, iż autorami tejże mapy są Amerykanie z Filadelfii. Nowy moralny porządek świata, no jeżeli wymarzymy ten moralny, bo on tutaj dużo nie wnosi. Nowy porządek świata, który staramy się ustalić, oprócz zasadniczej wolności politycznej, wprowadza następujące zasadnicze, konieczne zmiany gospodarcze. Tak. To jest 4-6 punktów. Nacjonalizacja wszystkich zasobów naturalnych i sprawiedliwy podział dla wszystkich narodów na całym świecie. No komuna. Nacjonalizacja międzynarodowej bankowości, inwestycji zagranicznych, kolei i elektrowni wszędzie na świecie. Komuna. Nacjonalizacja zakładów produkujących uzbrojenia przez wszystkie pozostające potęgi wojskowe, no czyli tam, bo nie każdy mógłby produkować uzbrojenie. Federalna kontrola handlu zagranicznego i transportu. To wszystko ma być kontrolowane. Utworzenie wspólnego systemu pieniężnego, patrz euro chociażby, tak? Pięknie mamy tutaj, mamy Unię, te Stany Zjednoczone Europy ze wspólną walutą euro. Ograniczenie światowe stóp procentowych do maksymalnie 2%, to akurat byłoby fajne. 40 punkt. Zwycięstwo i kierownictwo naszego zjednoczonego, demokratycznego wysiłku jest celem, który nie jest z zemsty lub eksploatacji, ale wolności i bezpieczeństwa wszystkich narodów do postępu zunifikowanego pokoju. I teraz tutaj, to jest dosyć przerażające, bo tutaj mówi, że no ONZ miałoby mieć, no ma swoje te siły jakieś tam te rozjemcze, ale główne wojenne dowództwo Narodów Zjednoczonych na zakończenie obecnej wojny zostanie zreorganizowane i przekształcone w stałą najwyższą wojskową i gospodarczą radę. Wojsko i gospodarka razem. Współpracującą z Ligą Narodów w powojennej odbudowie i egzekwowanie światowego pokoju. I teraz, jeżeli by coś takiego rzeczywiście powstało, Najwyższa Wojskowa i Gospodarcza Rada powołuje prezesów administrujących obszary poddane kwarantannie do czasu ich ostatecznego zwolnienia. Z tego początkowego celu musimy walczyć do absolutnego zwycięstwa. To było 41 punktów, które widnieją właśnie pod mapą Gomberga. To jest właśnie cały czas dla tych, którzy dopiero tutaj akurat przeskoczyli. Ta mapa za moimi plecami. No, ja wiem, że w wielu przypadkach te punkty i no, grafiki na mapie, czy to jak na mapie to wszystko wymalowali, no to trochę poniosła ich fantazja, ale duża część z tych punktów, które przeczytałem, to albo już po części zostały zrealizowane, albo są realizowane, a chociażby no daje do myślenia ten układ baz, które są wokół kontynentu afrykańskiego rozmieszczone. To są w dużej mierze te państwa, które no te wiosny ludów arabskie i tak dalej, demokrację mają tam zaprowadzaną, prawda? Te wszystkie tutaj te wokół Afryki, no to jednak są potrzebne, żeby jakieś tam bazy utworzyć. To też daje dużo do myślenia. W ogóle sam fakt, że 3 lata przed końcem II światowej powstaje taki dokument niejako, a potem nam się wmawia, że dopiero to jest wszystko ustalane, no i tutaj tak, kompromisy, srisy, to jest niepokojące. No, cały ten pomysł wprowadzenia wielkich takich bloków właśnie Unii, no to powoli się dzieje przecież, no chociażby nawet w Stanach Zjednoczonych to się nafta nazywa, tak? Jakoś tam te związki, no de facto chodzi w tym całym planie o zlikwidowanie jako takich suwerennych państw, z kilkoma wyjątkami oczywiście. Turcja ma być suwerenna,
tutaj to Wspólnota Narodów, no i cały czas Stany Zjednoczone Ameryki i Związek Radziecki. Teraz zobaczcie, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. Idzie tak, no, że Trump jakoś wyprzedza, no, w niektórych tam sondażach wyprzedza, w innych tam jest remis, no, w niektórych tam pojedynczych przegrywa z Hillarią Clintonową, a ona cały czas mu zarzuca, że on chce współpracować ze Związkiem Radzieckim. No ale mądre głowy w Stanach Zjednoczonych od dawna zapowiadały, że współpraca Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich musi być. To jest tak jak yin i yang dla zachowania równowagi. Oni mają być tym Stany Zjednoczone i Wielka Brytania obecnie, czyli tamte Wspólnota Narodów Brytyjskich, tak, to oni z jednej strony, z drugiej strony blok ten sowiecki, yin yang, no równowaga. Jak to będzie zaburzone, równowaga pomiędzy tymi dwoma siłami jest według tegoż dokumentu gwarantem bezpieczeństwa. Także tutaj nie wiem, czy no chyba lepiej jest jednak współpracować między sobą, żeby jakiś tam dziwnych rzeczy nie było. Tak jak mówiłem, link do mapy, link do źródeł, link do mojego tłumaczenia, to wszystko będzie w opisie. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście, jeżeli Wam się podobał ten materiał, to bardzo proszę, oceńcie go. Jeżeli macie swoje przemyślenia na temat tego, co Wam przeczytałem, również napiszcie, a jeżeli uważacie, że pieprzę głupoty, to również napiszcie, ja krytykę przyjmuję, ale najlepiej, jeżeli to będzie krytyka taka konstruktywna, że w tym i w tym miejscu coś tam, moja interpretacja jest błędna lub mylna lub cokolwiek w tym stylu, także napiszcie to, ja jestem dużym chłopcem i krytykę przyjmuję na klatę i tyle. O. I bardzo, bardzo mnie to cieszy, że słuchacie tego, co mówię, przede wszystkim ze zrozumieniem, bo jeżeli krytykujecie coś, to znaczy, że wysłuchaliście, zrozumieliście i macie swoje odmienne zdanie na ten temat. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, to była wieczorynka czwartkowa. Przypominam jeszcze takie ogłoszenia parafialne na koniec. Jutro piątek, piąteczek, piątuniunio, piątkowy żywiec, audycja na żywo, no skoro żywiec, to na żywo audycja, od 23 do przynajmniej 1 w nocy. Zapraszam Was, oczywiście telefon do studia będzie aktywny, będziecie mogli dzwonić, będziemy sobie mogli rozmawiać na wizji, na tematy, które będą akurat poruszane. Temat przewodni jutrzejszego odcinka na żywo nie jest mi jeszcze znany. Muszę na ten temat pomyśleć. Możecie coś zaproponować w komentarzach pod tym filmem. To chociażby będę wiedział, że na pewno wytrwaliście do końca. Właśnie, w komentarzach piszcie propozycje tematu takiego przewodniego na jutrzejszy piątkowy żywiec. Bartosz mówi na żywo, długie rozmowy i tak dalej. To ma różne nazwy, wiadomo, że to wszystko chodzi o jedno. Siedzimy sobie i rozmawiamy. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. To była wieczorynka. Bartosz mówił, do zobaczenia. Zrezygnować z kontroli nad koloniami na strategicznych wyspach na całym świecie. Oczywiście to jest to, jeżeli rezygnuje ze strefy wpływów i tak dalej, to wszystko tak czy siak według tego ma przejść pod opiekę USA. Brytyjska 13 punkt. Brytyjska Wspólnota Narodowa, druga wojskowa i morska potęga, będzie ściśle współpracować z USA jako mocarstwo. Czyli to, co nawet teraz się dzieje, no głównie te wszystkie działania gdzieś tam w Afrykach i tak dalej, no to wszystko Brytyjczycy i Amerykanie. Przejmie kontrolę na strategicznych przyczółkach wyspiarskich istotnych dla utrzymania światowego pokoju i wolności mórz, jak zaznaczono na mapie.
14. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, trzecia co do wagi militarna siła w kooperacji z USA, jako siłą dla wolności i utrzymania światowego pokoju, przejmie kontrolę nad wyzwolonymi, zdezorganizowanymi, przylegającymi do jej granic terenami, łącznie z Niemcami i Austrią, które będą reedukowane i w końcu zostaną dołączone jako równorzędne republiki Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie. Czyli to jest właśnie ten podział, że Polska, te wszystkie inne kraje europejskie, które w II Światowej no, dostały w ciry od niedobrych Niemców, no to jest teraz taka ziemia niczyja, no to trzeba nas tutaj wszystkich reedukować, no i wcielić w ramach właśnie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Punkt 15. Światowa Liga Narodów pod nadzorem i arbitrażem mocarstw zostanie zorganizowana. Czyli no, powstanie ten no, ONZ i tak dalej. To zapowiedziano w 1942 roku. Tak? A potem nam się mówi, że to wszystko się działo po 1945, że państwa w końcu, tak, po wielkiej kataklizmie II światowej, to oni się obudzili, że chcą tworzyć pokój i nagle takie coś powstaje. Bzdura. Jeżeli to wszystko, no mapa no jest faktem, no została wydrukowana w 1942 roku. Te punkty zostały spisane w 1942 roku, a jednak nam się cały czas mawia, że wszystko po 1945 roku ludzie nagle usiedli, o i tutaj chcieli pokoju, takie rzeczy zaczęli organizować. No ciężko. 16. Zostanie ustanowiony, słuchajcie, to jest przerażające, bo jeżeli pewne rzeczy już zostały wprowadzone w życie, no to teraz to coś mi się bardzo kojarzy z CETA, z takimi sądami arbitrażowymi i tak dalej. 16 punkt. Zostanie ustanowiony sąd światowy z mocą karną ustanowienia całkowitego bojkotu, blokady oraz okupacji przez międzynarodową policję łamiących międzynarodową moralność. No, fajnie? Mi się to nie do końca podoba. Punkt 17. USA przy ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Południowej, bo tak już wspomniałem, że południe też ma się zjednoczyć, wspólnotą brytyjską, ZSRR i ONZ-em, Ligą Światową, ma na celu wspieranie i pomoc w zjednoczeniu w chwili obecnej opuszczonych terenów i obszarów, obecnie nierozsądnie podzielone, przekształcić w dobrze zorganizowane, demokratyczne i absolutnie zdemilitaryzowane republiki federacyjne w kształcie w przybliżeniu zaznaczonym na mapie. I teraz ja mam tutaj jeszcze 18 punkt. 18 punkt jest cholernie istotny. 18 punkt, ja wam mówię to, przypominam cały czas, 42 rok. Obszary znane jako Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Korsyka i ostatecznie Italia wraz z Sardynią i Sycylią będą zunifikowane jako zdemilitaryzowane, federalne, zjednoczone Stany Europy, a może teraz my to znamy jako Unia Europejska. Tak, no wytwór tutaj tych wszystkich tam w latach 50., 60. węgla, stali, pitu, famfa, 42 rok było zapowiedziane. Obszary znane jako Szwecja, Norwegia, Dania i wyspy Spitsbergen zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowane Stany Zjednoczone Skandynawii. Zobaczcie, cały czas to jest dążenie do coraz to większych struktur. Nie państwa narodowe, tylko coraz większe struktury. Tu mamy Stany Zjednoczone Skandynawii. To jest 19 punkt. 20 punkt mówi o kontynencie afrykańskim. Zostanie zreorganizowany i zunifikowany jako zdemilitaryzowany Związek Republik Afrykańskich. 21 punkt. Arabia Saudyjska, Syria, Liban, Irak, Hejaz, Jemen, Aden i Oman zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowane, sfederowane Republiki Arabii. 22. Indie, Afganistan, Beludżystan, Nepal, Bhutan i Birma zostaną zunifikowane jako sfederowane Republiki Indii. Chiny, Mongolia, Tybet, Tajlandia, Malaja, Indochiny i Korea zostaną zunifikowane jako Zjednoczone Republiki Chin. Tworzy się według tego planu wielkie grupy państw, nie pojedyncze państwa. No, chociażby to, co się na pewno udało, to mamy Unię Europejską stworzoną. Co mamy dalej? Indie, Chiny. Tu mamy obszary znane jako Grecja, Macedonia, Albania, Kreta, Doden, Kanes i sąsiednie wyspy na Morzu Egejskim zostaną zunifikowane w Federalne Republiki Grecji.
Tutaj cały czas no, jest 25 punkt, mówi o Republice Irlandii, czyli Irlandia, Irlandia Północna. Potem mamy tak. I teraz tutaj jest bardzo, bardzo ciekawe. Obszar znany jako Europejska Turcja w sąsiedztwie Dardaneli, Morza Marmara i Bosfor ze względów realistycznej strategii pokojowej powinny być umieszczone pod wspólną kontrolą, uważajcie kogo, ZSRR i Turcji. Tak, ZSRR i Turcja, tam ma to wszystko. Obszar znany jako Turcja powinien być niezależną Republiką Turcji. Turcja, jeden, no kurczę, samodzielne państwo. Wszystkie, i teraz tutaj mamy już, wchodzimy w sprawy nie tyle geopolityki, co ekonomii. Wszystkie problemy wymiany, transferu i repatriacji ludności są administrowane przez Ligę Światową, czyli ruchy ludności na świecie są przez jeden organ organizowane, zarządzane i tak dalej. Mam nadzieję, że tak się w tej chwili nie dzieje, że ktoś te ruchy ludności w jakikolwiek sposób no, zarządza. Tutaj mamy do 30 punkt mówi o sprawach na odpowiedzialności karnej za sprawcy przestępstw i ich partnerzy w winie w tej ohydnej wojny zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, nie unikną kary. No to było, no czy było? Było, nie było. Część tych winnych, osądzonych i tak dalej przyjęli sobie Amerykanie w ramach paperclip. O tym też Wam opowiadałem, natomiast no tutaj zakładano, że jednak tak nie będzie. I teraz będzie o tych kwarantannach również, o których Wam mówiłem, że kraje, które są objęte kwarantanną. Wszyscy uczestnicy z Japonii i wszystkie osoby japońskiego pochodzenia wątpliwej lojalności powinny być na stałe wykluczone z całej półkuli zachodniej USA i protektoratów strategicznych przyczółków wysp, a ich mienia skonfiskowane na potrzeby powojennej odbudowy. Czyli mamy tutaj odpowiedzialność zbiorową, tak? Japończyk niepewnego na zachodzie, ciach, majątek oddawaj, wracaj do siebie. Podobnie z Niemcami i Włochami, wszyscy uczestnicy z Niemiec oraz wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego i włoskiego znani jako aktywni zwolennicy nazistowskich i faszystowskich ideologii powinni być traktowani w podobny sposób. 33 punkt. Niemiecka, włoska i japońska imigracja na półkulę zachodnią i jej protektoraty i wyspy zostaną ostatecznie zatrzymane. Czyli no nie ma co, no jesteś Niemcem, tak, według tego jesteś Niemcem, chcesz gdzieś tam się przenieść, nie ma, hola, siedź u siebie, bo ty jesteś tutaj jeszcze cały czas podejrzany. 34 punkt. Wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego w Prusach Wschodnich i nad Renii zostaną przesiedlone do wnętrza Niemiec, a te regiony zostaną odniemczone. Steinbach coś tam działa chyba w sprawie Niemców wypędzonych, przesiedlonych według tegoż planu. Proszę bardzo, mamy, też się udało. 35 punkt. Wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego, włoskiego i japońskiego zostaną trwale usunięte z ich nowo podbitych terytoriów, czyli tam, gdzie Niemcy coś tam zajęli, no to Niemcy muszą być ziemie odzyskane chociażby, prawda? A ich własność zostanie skonfiskowana na potrzeby powojennej odbudowy. No i chyba tak się tam stało z tymi na ziemiach odzyskanych, prawda? Niemcy, no co, zagarnęli tu wiatr z powrotem i tak dalej, i tak dalej. No ale i teraz tutaj Myślę, że punkt 36, który znajdziecie na tej mapie po angielsku, ja go przetłumaczyłem również, to jest myślę początek poprawności politycznej w Europie. Słuchajcie, należy oczyścić ludność pokonanego agresora, no państw 8, czyli tam Niemcy, Włochy, Japonia i tak dalej, z zatrucia szowinizmem i militaryzmem. No szowinizm, no to oczywiście wszystko naj, wszystko beauty i nie wolno absolutnie móc się bronić. W celu przeprowadzenia tegoż należy usunąć i zniszczyć ich potencjał wojskowy, odzyskać nagromadzone łupy i ich reedukować, aby ewentualnie dać członkostwo w rodzinie narodów. Czyli najpierw trzeba zreedukować te wszystkie narody, populacje cały czas zreedukować, żeby mogli stanowić no, równorzędne narody, tak? Obszary Niemiec, Austrii, Włoch i Japonii muszą być hermetyczne, to jest właśnie
To jest właśnie to, co mówiłem o kwarantannie. Obszary Niemiec, Austrii, Włoch i Japonii muszą być hermetyczne i w nieskończoność poddane kwarantannie i administrowane przez mianowanych prezesów podlegających nadzorowi Ligi Światowej. No, czyli mają być pod takim protektoratem. W sumie, jeżeli chodzi o tam Niemców i tak dalej, to może by im się przydało. 37. Tutaj Amerykanie, a wprowadzają totalny komunizm. Wprowadzają, mają pomysł na wprowadzenie totalnego komunizmu. Wszystkie zasoby, zdolności przemysłowe i pracownicze z obszarów poddanych kwarantannie powinny być stosowane do powojennych potrzeb konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. No oczywiście, no dobra, wszystko co tam te kraje, które rozrabiały, mają, no to trzeba wziąć i odbudować to, co poniszczyli, ale ten komunizm jest zaraz dane dalej już wprowadzamy, aby zmniejszyć moc numeryczną narodów agresorów. Słuchajcie, o tym komunizmie będzie w 39, ja trochę wyszedłem przed szereg. 38 punkt mówi ewidentnie o kontroli urodzin, ewentualnie depopulacji. Przepraszam, aby zmniejszyć moc numeryczną narodów agresorów. Tak to jest tłumaczenie. Moc numeryczna, czyli ile członków danego społeczeństwa jest, tak? Ile osób stanowi naród. Aby zmniejszyć moc numeryczną narodów agresorów, czyli tam Włochy, Niemcy, Japonia, jako potencjalne korzyści wojskowe, no bo to wiadomo, więcej ludzi, więcej obrońców, więcej ewentualnych późniejszych agresorów, zasady sterowania populacją zostaną opracowane i stosowane w obszarach kwarantanny. Czyli tam, w tych obszarach właśnie, które są na mapie zaznaczone jako kwarantanna, jak będziecie szukać, to od razu podpowiem, że to jest okolice Japonii, Niemcy i Włochy, tam ma być stosowana regulacja ilości urodzeń. Według tegoż, no, to bardzo, bardzo przypomina ten mityczny plan NWO o depopulacji i tak dalej, tych mitycznych iluminatów. To jest bardzo ciekawe. Ja mówiłem, zapowiadałem dzisiaj w presji, że będzie na pograniczu teorii spiskowych, historii i czasów obecnych, bo tak to jest. Także widzicie. I teraz przechodzimy... teraz przechodzimy do wprowadzania komunizmu ogólnoświatowego. Tak? I tutaj oczywiście cały czas przypominam, iż autorami tejże mapy są Amerykanie z Filadelfii. Nowy moralny porządek świata, no jeżeli wymarzymy ten moralny, bo on tutaj dużo nie wnosi. Nowy porządek świata, który staramy się ustalić, oprócz zasadniczej wolności politycznej, wprowadza następujące zasadnicze, konieczne zmiany gospodarcze. Tak. To jest 4-6 punktów. Nacjonalizacja wszystkich zasobów naturalnych i sprawiedliwy podział dla wszystkich narodów na całym świecie. No komuna. Nacjonalizacja międzynarodowej bankowości, inwestycji zagranicznych, kolei i elektrowni wszędzie na świecie. Komuna. Nacjonalizacja zakładów produkujących uzbrojenia przez wszystkie pozostające potęgi wojskowe. No czyli tam, bo no nie każdy mógłby produkować uzbrojenie. Federalna kontrola handlu zagranicznego i transportu. To wszystko ma być kontrolowane. Utworzenie wspólnego systemu pieniężnego, patrz euro chociażby, tak? Pięknie mamy Unię, te Stany Zjednoczone Europy ze wspólną walutą euro. Ograniczenie światowe stóp procentowych do maksymalnie 2%, to akurat byłoby fajne. 40 punkt. Zwycięstwo i kierownictwo naszego zjednoczonego, demokratycznego wysiłku jest celem, który nie jest zemsty lub eksploatacji, ale wolności i bezpieczeństwa wszystkich narodów do postępu zunifikowanego pokoju. I teraz Ameryki Północnej i protektoraty. Kolor czerwony. Brytyjska Wspólnota Narodów i kolor taki różowy, nie wiem dlaczego akurat różowy, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. I analogicznie do kolorystyki obszarów pod amerykańskim i brytyjskim protektoratem są widoczne takie piramidki symbolizujące bazy, które miałyby powstać. Co my widzimy na tej mapie, która powstała w 1942 roku, a de facto wszystko zostało klepnięte w 1945. Widzimy bardzo duży obszar wpływów Związku Radzieckiego. To jest dosyć istotne.
ja na koniec tego vloga, żeby nie wymuszać na Was trwania przy słuchania mnie dłuższy czas, bo te 41 punktów ja przetłumaczyłem, Wam je przeczytam, ale dopiero na sam koniec. Oczywiście opatrzę je delikatnym komentarzem. No jeżeli ktoś nie będzie chciał słuchać tych punktów, jaki był plan nowego porządku świata, moralnego oczywiście, no to sobie można odpuścić. Ja powiem, kiedy zacznę cytować te 41 paragrafów. Natomiast teraz opowiem Wam o mapie. Zobaczcie, na różowo mamy teren, obszar wpływu Związku Radzieckiego. Jest wydzielony teren Niemiec, jest wydzielony, jest oznaczony pod wpływem oczywiście Związku Radzieckiego. Na nim jest napis kwarantanna. No, żeby zrozumieć, czym jest ta kwarantanna, no to niestety trzeba będzie posłuchać no, w tychże punktach, bo tam to jest opisane. Podobnie ja tutaj skupię się na państwach tak zwanej osi, no, czyli tych niedobrych. Niemcy i Włochy. Tylko tak, Niemcy mamy rosyjska strefa wpływów, Włochy amerykańska, wraz tutaj z wyspami cały ten but, to jest wszystko kwarantanna. Ale teraz przejdziemy. Mamy wspólnotę narodów brytyjską, czyli wspólnotę brytyjską, Szkocja i Anglia. Irlandia Północna miały być zjednoczone jako osobne. Jak zechcecie jednak posłuchać tych punktów, to zobaczycie, że cały świat został podzielony nie na konkretne państwa, tylko na grupy państw. Zjednoczone Republiki Afryki, Zjednoczone Republiki Arabii i tak dalej. Ja zaraz do tego wszystkiego przejdę. Natomiast tutaj też Irlandia ma być Zjednoczone Republiki Irlandii i tak samo jest z Anglią. I teraz zobaczymy tak, mamy Niemcy pod rosyjską strefą wpływów, Włochy pod amerykańską, obydwa te kraje w tak zwanym no, kwarantannie. Kwarantanna, ona jest bardzo, bardzo dobrze opisana w tychże punktach, do tego przejdę. Turcja jako samodzielny kraj, natomiast tutaj według tegoż planu Polska miała być Polish Socialistic, tamte Soviet Republic, tak? Mieliśmy być republiką. Podobnie stało się z Czechami, Słowakami, Węgrami, Jugosławią, Bułgarią, Rumunią i tak dalej, i tak dalej. To wszystko miały być republiki radzieckie. Według tegoż planu miał powstać no, taki blok, gdzie my mielibyśmy być nie suwerennym państwem, a właśnie Republiką Radziecką. Przypomnę, że jest to pomysł made in USA. To nie jest pomysł Stalina, to nie jest pomysł, nie wiem, kogo tam jeszcze, Berry i tak dalej. Nie, nie, nie. To jest wytwór amerykańskich jakichś tam niezidentyfikowanych kręgów, tak? Nie wiadomo, czy to powstało na zlecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy może kogoś jeszcze, czy może mitycznych iluminatów, nie wiadomo. Powstało to w Filadelfii. Filadelfia w ogóle to jest taki paradoks, bo tłumaczenie wyrazu Filadelfia to jest miłość bliźniego. Tam dziwne rzeczy się dzieją, no i taka miłość bliźniego w Filadelfii panuje, że tak nas tutaj chcieli po II światowej potraktować. Zobaczymy, co tu mamy dalej. Zobaczcie na obszar Afryki. Mam nadzieję, że on jest widoczny na monitorze. Cały tutaj wokół basenu Morza Śródziemnego, w całej Afryce jakoś tak od Maroka aż po Egipt, aż dalej tutaj na południe, no praktycznie aż do bodajże do Somalii, wszędzie tutaj stoją bazy radzieckie, bo kolorek czerwony, tak? Przepraszam, brytyjskie, bo kolorek czerwony, mi się czerwony z Rosją skojarzył, moja pomyłka, przepraszam, bazy brytyjskie. Tutaj Brytyjczycy mieli mieć swoje bazy, oczywiście na niepodległych terenach afrykańskich, tak? Także tutaj to jest dosyć ciekawe. Co dalej tutaj muszę Wam opowiedzieć? Ciekawostką jest tego, na tej mapie za moimi plecami nie ma
ale zobaczycie, zobaczycie to na, w linku, jest link do tejże mapy, nie ma Kanady. Nie ma Kanady. Kanada i Stany Zjednoczone to jeden twór. Tutaj oczywiście, jak już wspomniałem, projektanci tegoż układu no poszli trochę chyba krok za daleko, bo Finlandia też miała być Republiką Radziecką. Idziemy trochę dalej na wschód. Zjednoczona Republika Chin. W skład tej Zjednoczonej Republiki Chin wchodzi Tybet, wchodzi Tajlandia, Indochiny. To wszystko Wam jeszcze przeczytam. No, czyli tutaj Chiny trochę zyskały. Natomiast oczywiście Japonia i Wyspy Japońskie zostały objęte kwarantanną. Tak to wygląda na mapie. To się w dużej mierze pokrywa z tym, co nam zafundowano w 1945 roku. Niejako wykonano plan z 1942. I teraz, czy prawdą jest, że tam rzeczywiście były jakieś negocjacje, czy po prostu spotkali się, pogadali i klepnęli, wprowadzili drobne korekty, bo na to by to wszystko mogło wyglądać. To jest bardzo, 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 bardzo takie no, smutne, bo jednak wychodzi na to, że jednak wszyscy no niby tam głosujemy, coś tam wybieramy i że mamy jakiś wpływ na politykę, a wychodzi na to, że nie mamy żadnego wpływu, że to wcześniej tak czy siak jest jakoś tam, nie wiem, projektowane, planowane, a nasz głos to się liczy tyle, co nic. Przeczytam Wam teraz te 41 punktów, bo myślę, że więcej na temat samego wydruku mapy nie ma co opowiadać, no bo tą mapę możecie obejrzeć, ona jest w bardzo dużej rozdzielczości, także spokojnie można ją sobie nawet, jeżeli ktoś miałby ochotę, to wydrukować. To jest z Wikipedii, ale link oczywiście Wam podam. Nie ma co powiedzieć, ja Wam przeczytam, bo bardzo, to jest długie, bo to jest 41 punktów. To jeżeli kogoś to znudzi, to ja się wcale nie obrażę, jak wyłączy i tyle. No. Przeczytam Wam te punkty, bo one są w pewnych momentach dosyć przerażające. Pierwszy. My, USA, w kooperacji z naszymi aliantami, dla naszego bezpieczeństwa i dla międzynarodowej moralności jesteśmy zdecydowani zmiażdżyć i zupełnie zniszczyć militarną moc agresorów osi i ich satelitów bez względu na koszty, wysiłek i czas potrzebny do osiągnięcia tego celu. Stary porządek świata, kolonialnej opresji, eksploatacji dominiów, odpowiedzialny za obecny światowy kataklizm, narażający nasze bezpieczeństwo i pokojowy postęp, nigdy nie podniesie się. Czyli w drugim punkcie już stwierdzono, że upadną kolonie, te wszystkie zamorskie kolonie, które państwa posiadały. Tam Belgia, Wielka Brytania, Holandia, z tego co się orientuję, no te kolonie miały właśnie na mocy tego zniknąć. No i chyba tak się po części stało. Trzecie, nowy światowy, moralny porządek stałego pokoju i wolności będzie ustanowiony po pomyślnym zakończeniu obecnej wojny. Tak to zaplanowali, że to jest początek wprowadzania tegoż planu. Ze względu na historię, struktury gospodarcze, korzystnego położenia geograficznego i dobra ludzkości, USA musi bezinteresownie przejąć kierownictwo nowo utworzonego demokratycznego porządku świata. Tutaj, jeżeli przyjąć, no, że 75% tegoż planu, jeżeli weźmiemy chociażby sam podział terytorialny, mapy i tak dalej, strefy wpływów, by się zgadzał, no to ja bym, no tak to trochę przeraża, że USA musi bezinteresownie przejąć kierownictwo nowo utworzonego demokratycznego porządku świata. Fajnie, super. Piąty punkt. W celu zmniejszenia obciążenia i strat zbrojeniowych na całym świecie USA we współpracy z Ameryką Łacińską, Brytyjską Wspólnotą Narodów i ZSRR zobowiązuje się do zagwarantowania pokoju dla narodów, które zostaną trwale rozbrojone i zdemilitaryzowane po zakończeniu obecnej wojny. Czyli tutaj już wiemy, dlaczego pani minister, sorry, taki mamy klimat, również dąży do totalnego rozbrojenia wszystkich narodów. Niech tym wszystkim się zajmą te właśnie państwa, Ameryka i Brytyjska Wspólnota Narodów, no niech oni wszyscy tam sobie pilnują, a narody mają być zdemilitaryzowane w 100%. Szósty. W celu umożliwienia wypełnienia naszych zobowiązań, aby skutecznie zapobiec możliwości nawrotu
innym światowym kataklizmom, nie, słuchajcie, bo to jest w słownikach różnych szukałem wytłumaczenia takiego słowa, który no, wszędzie pojawiał się jako niezwyciężoność sił wojskowych, morskich i powietrznych USA. Niezwyciężoność, no Stany Zjednoczone są niezwyciężone, potwierdził to chociażby Wietnam. Niezwyciężoność sił wojskowych, morskich i powietrznych USA powinna być głównym warunkiem wstępnym, czyli musimy przyjąć zapewnik według tegoż planu, iż no, USA stanowią no, tako, to, to jest taki strażnik i on jest niezwyciężony i no, wszyscy musimy robić tak, jak Stany Zjednoczone chcą. Siódmy punkt. Dla zrealizowania strategii i naszej niewrażliwości konieczne jest, że USA musi zyskać zrzeczenie się kontroli posiadłości ze wszystkich mocarstw zagranicznych w całej półkuli zachodniej, jej wodach terytorialnych i strategicznych placówek, jak przedstawiono na załączonej mapie. Czyli ten punkt mówi o tym, według tegoż planu wszystkie, we wszystkich państwach na półkuli zachodniej, jeżeli Ameryka będzie chciała zrobić swoją placówkę, swoją bazę, to to państwo musi się zrzec tego fragmentu, gdzie ta baza ma stać, na rzecz Stanów Zjednoczonych. Tak samo jest teraz, gdy Stany Zjednoczone budują bazy NATO w Europie. Przecież ta tarcza antyrakietowa też, ten teren pod bazę amerykańską musi być terenem Stanów Zjednoczonych, a nie pod jakimkolwiek zarządem polskim. Polacy będą tu mieli do powiedzenia tyle, co Icek w 43. Także wracamy do tych 41 punktów. Punkt 8. Ze względu na jej obronność, obrona jednej półkuli ziemskiej oraz w duchu nowej tradycji dotyczącej doktryny Monroe, solidarności i polityki dobrego sąsiada, USA za zgodą Ameryki Łacińskiej obejmuje protektorat i kontrolę nad terytoriami, które z tego zrezygnowały. No czyli tutaj USA bierze wszystko, co nie jest pod chociażby radziecką strefą wpływów. Punkt 9. Aby wzmocnić pozycję w obszarze karaibskim, który ma strategiczne znaczenie dla obronności półkuli, cały czas mówimy o półkuli tej światowej, no nie tutaj tych półkulach, tylko półkuli zachodniej, oferowano wszelkie możliwe zachęty sąsiadom Ameryki Środkowej i Indii Zachodnich, aby ułatwić im wejście do bycia jednym ze Stanów USA, jak przedstawione na mapie. Czyli to, co wam pokazałem, nie ma Kanady, nie ma tamtego innych rzeczy w Ameryce Północnej i w okolicach. Zobaczcie zresztą na mapie ten granatowy obszar. To wszystko są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Bo ja już o tym wspominałem również, że zobaczycie w dalszych punktach, świat nie jest podzielony na państwa, tylko na różnego rodzaju związki, republik, jakieś tam unie. To wszystko jest tutaj zapisane. Będzie jeszcze jeden taki ciekawy kawałek, to zaraz niedługo do tego przejdę. 10. Aby wzmocnić polityczno-gospodarczą jakość półkuli zachodniej, USA będą wspierać i pomagać zjednoczenie Ameryki Południowej w dobrze zorganizowaną demokrację federalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Południowej. Czyli dzielimy świat nie na państwa narodowe, tak, tylko w Unię. Wszystko łączymy w jeden taki gniot narodowy. Idziemy dalej. 11. Wyzwolone brytyjskie, francuskie i niderlandzkie kolonie w Gujanie zostaną zreorganizowane w jedno państwo z USA. 12. Wszystkie państwa powinny... Witam wszystkich, Bartosz mówi, Wieczorynka. Dzisiaj mapa za moimi plecami. Dlaczego? Bo wiecie, czy teoria spiskowa, czy historia, zaraz to się wszystko okaże. Mapa nowego porządku świata. Widoczna za moimi plecami mapa to tak zwana mapa Gomberga. Mapa Gomberga, oczywiście no, jest, zaraz będę opowiadał, co tam możecie na niej zobaczyć. Opowiem zaraz, kiedy powstała, kto ją stworzył, kto uważa się, że ją stworzył, co ona tak naprawdę przedstawia. Widzicie też w dolnym rogu
jest legenda do tejże mapy, myślę, że tam za moimi plecami będzie ona widoczna, natomiast do samej mapy grafiki link będzie w opisie. Do źródeł dzisiejszego vloga linki również będą w opisie. Jednocześnie będę tutaj Wam czytał takie tłumaczenie 41 punktów, które są dosyć istotne. Tego w internecie nie znalazłem, natomiast sam dokonałem tłumaczenia i link do tegoż tłumaczenia również będzie w opisie. Zaczynamy. Ta mapa w oryginale wymiary 100 na 71 cm została wydana w 1942 roku w Filadelfii przez M. Gomberga. I teraz to jest dosyć istotna sprawa, że jest to rok 42. Mapa przedstawia zarys powojennej mapy Nowego Świata. Powojennej, czyli chodzi o nam o tą drugą światową. I to ta mapa według tegoż źródła, no i według tego, co jest na niej napisane. Oczywiście ona ma też pieczęć, na tej mapie jest pieczęć Biblioteki Kongresu. Także ona przedstawia, jak świat miałby wyglądać właśnie po tejże drugiej światowej. Na mapie, na samym spodzie, tego nie widzicie za moimi plecami, natomiast gdy sobie klikniecie ten link do samej tejże mapy, zobaczycie, jest 41 punktów tego, co po tym światowym konflikcie ma się na świecie zadziać. Powiedziałem 42 rok. I teraz musimy pamiętać, że wojna, przecież ta światowa cała, skończyła się w 45 roku, 8-9 maja, zależy kto z jakiej opcji wybiera. Natomiast w dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 45 roku na konferencji poczdamskiej tam dopiero ustalano, co według historii, właśnie według tego, co nas wszystkich uczono w szkole, dopiero właśnie w Poczdamie, właśnie lipiec, sierpień 45 roku, tam dopiero no, ustalano, jak Europa, jak świat ma wyglądać po tym przecież wielkim kataklizmie. 45 rok dopiero ustalają, natomiast to, co w większości przypadków oczywiście są rozbieżności, nie jest to jeden do jednego, natomiast na tej mapie to, co widzicie za moimi plecami, no to zostało już ustalone w 42 roku w Stanach Zjednoczonych. Także teraz no to jest dziwne. To jest dziwne, no bo uczą nas, że cały ten układ, to co było właśnie po 45 roku, no to zostało dopiero w Poczdamie ustalane. A tutaj no jednak coś w tym jest, że plany, jak to ma wyglądać, powstały 3 lata wcześniej. Czyli co? Tam dopiero ustalali i to się wzięło, nie wiem, ktoś miał wizję. Zobaczcie, na tej mapie widzicie legendę. Chociaż nie, zanim przejdziemy do samej mapy, jeszcze Wam opowiem według ksiądz profesor Poradowski pisze, czym jest ta mapa. Chodzi tutaj o mapę polityczną przyszłego świata, która została wydrukowana jako kolorowa mapa ścienna o wymiarach 100 na 71 cm, tak jak mówiłem. Napis na niej informuje, że chodzi tu o zarys powojennej mapy Nowego Świata. Outline of Post-War New World Map. Autorzy mapy, stanowiący bliżej nieznaną grupę, usiłowali wywrzeć wrażenie, że przemawiają w imieniu rządu USA, umieszczając na mapie napis: my, USA, we współpracy z demokracjami Ameryki Łacińskiej, Brytyjską Wspólnotą Narodów i Zjednoczonymi Sowieckimi Socjalistycznymi Republikami, przyjmujemy światowe przywództwo dla ustanowienia, uważajcie, nowego, światowego, moralnego porządku w celu trwałego pokoju, wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i rekonstrukcji świata. U spodu mapy znalazł się także wspomniany przeze mnie wcześniej program zawarty w 41 punktach, który zaczyna się od słów:
Taka będzie nasza polityka. I teraz na tej mapie jest również na samym środku, nad tymi 41 punktami, właśnie tenże tekst. No i teraz należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście to, co wiemy z historii, że no, musiała być konferencja, musieli to wszystko ustalać. Czy przypadkiem ta mapa, która no, powstała 3 lata przed tą konferencją, czy to nie jest jakiś już po prostu napisany scenariusz do tego wszystkiego, co się rozgrywa w globalnej polityce? Może będzie tak, że kiedyś no, dowiemy się, że no, wyniki wszystkich wyborów, nie wiem, tam z 2020 roku, to już, nie wiem, tam w 95 roku były spisane, bo tak by to mogłoby wyglądać. Teraz wrócimy do samej mapy, o której Wam chciałem opowiedzieć. Tutaj ja sobie muszę otworzyć, żeby móc Wam opowiadać. To, co widzicie na ekranie, to jest wycinek tejże mapy, no, bardziej obejmujący Europę no, niż Amerykę. To, co widzicie, te kolory, tam też jest na ekranie widoczna legenda do tejże mapy. Ten kolor taki niebieski, szarawo-niebieski, to jest USA i protektoraty, no, czyli Stany Zjednoczone.